Kontynuujemy więc nasze rozważania o mszy świętej, rozumienia tego, co jest dane do zrozumienia człowiekowi, abyśmy mogli prawidłowo, mądrze, coraz bardziej pobożniej uczestniczyć w świętej mszy. Dzisiaj będzie o liturgii eucharystycznej, która się rozpoczyna tak zwanym ofiarowaniem. To jest właściwie powtórzenie tego, co się działo podczas ostatniej wieczerzy, gdy Pan Jezus kazał Piotrowi i Janowi rano Wielki Czwartek przygotować stół i przygotować to, co normalnie do uczty paschalnej Żydzi przygotowywali. Jan i Piotr poszli do wieczernika. Sądzę, że Jan przygotował stół, nakrył go białym obrusem, a Piotr zajął się przygotowaniem chleba przaśnego, kielicha z winem i baranka, gdyż to było potrzebne do normalnej uczty paschalnej odprawianej przez Izraelitów każdego roku na pamiątkę wyjścia ich praprajców z niewoli egipskiej. Powtórzeniem tego samego jest msza święta, która rozpoczyna tak zwaną liturgię eucharystyczną. Mamy zatem ołtarz, stół, mamy go nakryty białym obrusem i teraz kapłan rozpoczyna liturgię ofiary. Trzeba przygotować dary. Pan Jezus użył do ostatniej wieczerzy chleba przaśnego. Chleb przaśny to znaczy niezakwaszony. Kapłan przygotowuje w zakrystii albo przez lektorów czy osoby upoważnione chleb przaśny. To znaczy białą hostię. Jedną taką dużą hostię białą, która jest z pszennej mąki z wodą zmieszanej, ususzonej przez dobre siostry sakramentki, na przykład w Warszawie na Nowym Mieście. To są opłatki, te, które mamy na ostatniej w czasie Wigilii Bożego Narodzenia. Z tym, że wycinane są właśnie w takie, ile opłatki są prostokątne, mniejsze, większe, z różnymi wzorami, tak tutaj są wycinane w postaci okrągłej z jakimiś znakami, najczęściej znakiem krzyża czy barankiem paschalnym. Jednocześnie przygotowywane są takie małe opłatki, chlebki przaśne, małe, nazywamy to w skrócie komunikantami, zwykle on jest pełny albo ze znakiem najczęściej jakiegoś krzyżyka. To jest w tej chwili zwykły chleb, który kapłan nabywa, zaopatruje się w sióstr, choćby sakramentek na Nowym Mieście. Przygotowane są te hostie, ten chleb przaśny tutaj w takiej puszce, czy w puszce takim kielichu lub w takim naczyniu. To, co Pan Jezus użył do ostatniej wieczerzy, mianowicie wino. Nazywamy to winem, ale proszę tego nie mylić z winem w sklepach kupowanym. Jest to taki sok z winogron, którego Żydzi używali, bo ich praprajcowie kiedyś tego używali do uczty paschalnej. Zwykle nalewa się tego wina w tak zwane ampułki, w jedną ampułkę ten sok z winogron, w drugą ampułkę nalewa się wodę. I to jest przygotowane do liturgii ofiarowania. Kapłan rozpoczyna liturgię ofiarowania, rozkłada najpierw tak zwany korporał. Jest to od słowa korpus, znaczy ciało, ponieważ na nim będzie ciało pańskie leżeć. To jest taki materiał biały, złożony takich 9 części. Rozkłada go na ołtarzu. Jest to, sądzę, taki przykład ogromnego szacunku dla Jezusa, który będzie teraz na tym. Ponieważ ten obóz jest już dłużej leży. Może być, no powiedzmy, jakiś przykurzony, czy przyniszczony trochę. To kapłan rozkłada jeszcze raz taką
podkład taki pod Jezusa, zwany to jest korporałem. Przygotowany ma kapłan kielich ubrany w ten sposób, to jest zwana palka. To jest taki kawałek czegoś sztywnego, oprzytego, ozdobionego jakimiś wzorami religijnymi. Służy on do przykrycia kielicha w czasie mszy świętej, gdy już będzie w nim szczególnie krew Pana Jezusa, żeby jakiś komar, proch, czy mucha, czy osa tam się nie zakradły. Kapłan ma przygotowaną zwaną patenę, to jest taki talerzyk, jak gdyby z takim wgłębieniem, w którym właśnie wkłada tę hostię dużą, wkłada. I kapłan teraz na środku ołtarza podnosi, tak jak kiedyś Pan Jezus na ostatniej wieczerzy wziął w ręce chleb, poniósł go do góry, zastygł w modlitwie, tak teraz kapłan unosi ku górze i odmawia modlitwę, której ofiarowuje Panu Bogu ten chleb pszaśny. Kładzie go tutaj na tym ołtarzu, na korporale, idzie na bok. To jest tak zwany purifikatorz. Od słowa purifico po łacinie znaczy czyszczę. On służy, ten ręczniczek z lnianego płótna, do wytarcia potem po komunii świętej kielicha, żeby jakaś cząsteczka krwi Pana Jezusa tutaj się nie została. Stąd zawany materiał do jakby oczyszczenia, do puryfikowania naczyń liturgicznych. Kapłan odkłada, następnie tutaj nalewa tego soku z winogron, zwanego winem, dolewa kropelkę wody na znak, że na Panu Jezusie, Pan Jezus to jest natura boska i natura ludzka. Stąd odrobina wody. Jeżeli kapłan ma tutaj tę puszkę z tymi komunikantami małymi, stawia ją również na ołtarzu, chwilę przedtem właśnie, gdy ofiarował ten chleb, to równocześnie ten chleb jest ofiarowany. I on nadal jest chlebem. To nadal jest chleb, którym można dotykać, nadal to jest opłatek, tyle, że to już jest chleb poświęcony Bogu. Teraz kapłan nalewa przed chwilą wina i podobnie jak Pan Jezus, gdy wziął kielich z winem, uniósł do góry, zastygł w modlitwie, tak teraz kapłan przez chwilę modli się, ofiarując Panu Bogu to wino z tą wodą. Stawia na ołtarzu, przykrywa właśnie palką, tak jak mówiłem, żeby jakiś owad czy mucha, osy, zwłaszcza gdy wyczuwają smak wina, tutaj przybywają. Następnie kapłan się pochyla i jeszcze raz w ogólnej modlitwie ofiarowuje, prosi o przyjęcie tej ofiary, tych darów ofiarnych przez Pana Boga. Po czym idzie na bok i ministrant obmywa mu palce. Obmywa mu palce, dlatego to jest taki wielki przejaw szacunku, że już tymi palcami będzie Pan, za chwilę kapłan dotykał ciała Pana Jezusa. Musi mieć czyściutkie. Gdy tutaj przygotowywał, wkładał, mogłyby jakieś prochy tu być na tych palcach. To mądry ministrant polewa te palce księdzu, ksiądz wyciera o ręczniczek. Przychodzi do środka, odmawia tę modlitwę i zwraca się do wiernych, módlcie się bracia, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A my w Kościele obecnie powtarzamy, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Pana Boga. Tak wygląda i przedstawia się czynność kapłana i liturgia ofiarowania. Co obecni na Kościele wtedy wierni czynić powinni? Oczywiście powinni być w takim miejscu, w którym widzą, co kapłan czyni. Jeżeli mają teksty,
teksty, których są te same modlitwy, które kapłan odmawia, mogą je odmawiać razem z kapłanem, sobie po cichu, patrząc, w którym momencie kapłan to czyni, ja czynię to samo. Jeżeli nie mają takich tekstów, powinni znać i wiedzieć, co w tej chwili kapłan odmawia. I jakby włączyć się w to samo i równocześnie mówić, gdy kapłan na przykład podnosi i ofiaruje Panu Bogu ten chleb, to wierny wtedy może być, Panie Jezu, ja Ci też ofiaruję ten chleb, który jest symbolem też mojego całego tygodnia. Tygodnia pracy, tygodnia wszystkiego, to co dobre czyniłem. Wkładam Tobie, Panie, na tę patenę. Razem z tym chlebem ofiaruję Tobie cały tydzień. Siebie i tych, którzy są obok mnie. To jest taki swój dar ofiarny składam Panu Bogu. Stąd nabiera potem ten tydzień nabiera innego sensu, że wszystko to, co czynię w tygodniu dobrego, ja to czynię dla Pana Boga i to przynoszę i dokładam do tej pateny. Gdyby tak nasi wierni tak to czynili, to pewnie kapłani by poczuli ogromny ciężar w tych dłoniach. Wierni by składali wszystkie dobre czyny w całym tygodniu popełnione. Jednocześnie w tym czasie trochę naszą uwagę odwraca taca zbierana w czasie mszy świętej. Otóż to jest nawiązanie do tego, co było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy wierni jako symbol swego tygodnia, swojej pracy tygodniowej, przynosili w naturze jakieś dary, zewnętrzne znaki, bo to, co w sercu się powinno uzewnętrznić. Dlatego wierni pierwsi chrześcijanie przynosili dary. Zwykle to było żywność lub pożywienie, żywność lub odzienie. I to składano właśnie w czasie tego ofiarowania. Teraz symbolem tego jest taca. To znaczy ofiary składane na tacę. I albo kapłani, albo ci, którzy są upoważnieni, albo wierni często sami, gdy taca chodzi, w tym momencie składają. To znaczy pieniądz złożony na tacę jest znakiem uzewnętrznionym tych wszystkich moich dobrych czynów, które w tygodniu popełniłem. Jako zewnętrzny, bo wnętrze, powtórzę, powinno się uzewnętrzyć. Łatwo powiedzieć, Panie Boże, składam Ci cały tydzień, tak przez cały rok składam, natomiast z siebie składam, ponieważ cały tydzień pracuję, czyli zarabiam, czyli owoc pracy moich rąk, to jest ten pieniążek, który składam. Stąd składam tyle, ile po prostu mogę dla Pana Boga. Oczywiście tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa te dary złożone, pożywienie i odzienie, Kościół to przekazywał innym na zasadzie tego, co Pan Jezus powiedział, coście uczynili jednemu z bliźnich, to mnieście uczynili, czy oddaje Pan Jezusowi w jego bliźnich. Stąd Kościół dzielił to pożywienie między biedniejszych, potrzebujących. Stąd dzisiaj ten pieniądz złożony na tacę idzie dla Pana Boga, ponieważ nie wysyłamy go dla Pana Boga do nieba, przeznaczamy go na cele funkcjonowania parafii. Parafii jako całej, to znaczy i budynków kościelnych, administracji, i podatków, i wiernych, którzy potrzebują wspomożenia. Tak przebiega część mszy świętej, zwana liturgią ofiarową. Tych najważniejszych części mszy świętej. Dzisiaj, teraz będzie ten odcinek o przeistoczeniu. Wszystko to jest powtórzeniem tego, co się działo w czasie Ostatniej Wieczerzy. Gdy Pan Jezus ofiarował swemu Ojcu chleb i wino, potem wziął w ręce chleb, pobłogosławił, połamał, dawał i mówił. Dokonał się wtedy cud przemiany. Powiedział potem Pan Jezus, to czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego msza święta jest powtórzeniem tego samego, chociaż może trochę
na nieco odmienny, ale nieistotny sposób. Następuje moment tak zwany przeistoczenia, najważniejszy. Ministranci dają znak dzwonkiem. To jest znak dla wiernych, którzy nie mogli się znaleźć w kościele, czy stoją gdzieś, gdzie jest nie widać, bo jest kościół napełniony. Lub dla niewidomych na przykład. To jest znak dzwonek, żeby wszyscy ci, którzy nie widzą, usłyszeli, że zaczyna się moment najważniejszy. Wtedy organy się wyciszają, robi się cisza w kościele, wszyscy klękają. Kapłan, tak jak wtedy Pan Jezus, ja odsłonię w tej chwili ten kielich, kapłan bierze w ręce, tak jak Pan Jezus wtedy, ten biały chleb, tę hostię, pochyla się i patrząc na ten chleb i na tę hostię tutaj w tej puszce złożone, mówi słowa, które doskonale znamy. Zaczynają się one od słów: bierzcie i jedzcie. Kapłan użycza swojego języka Panu Jezusowi. To nie kapłan mówi te słowa. Gdyby kapłan mówił, to by mówił: to jest bowiem ciało Chrystusa. Tymczasem słyszymy słowa: to jest ciało moje. Bo to Pan Jezus przez kapłana mówi. Kapłan, trzymając w dłoniach tę białą hostię, chleb przaśny, patrząc również na ten chleb przaśny w tej puszce, pochyla się i Pan Jezus mówi słowa przeistoczenia, które znamy. I w tym momencie dokonuje się cud przemiany. Istota chleba, tego i tego, przemienia się w ciało Chrystusa, pozostaje kolor, kształt, smak, waga, wielkość chleba nadal. Tak jak wtedy w ostatniej wieczerzy, gdy Pan Jezus trzymał w ręku zwyczajny, przaśny chleb i powiedział te słowa, apostołowie nie dostrzegli żadnej zmiany. Nadal w ręku Jezusa był przaśny chleb. A gdy łamał i dawał im, czuli smak, wagę, wielkość, kształt chleba przaśnego. Ale Jezus powiedział: to jest. Nie powiedział: to oznacza, nie powiedział: to jest symbol, nie powiedział: to na niby, to jest. Dlatego tak jak sądzę, oni, choć nie rozumieli i uwierzyli, choć zmysły pokazywały, co ukazywały nadal chleb, to my wierzymy, że Pan Jezus w tej chwili jest w tym chlebie, pod postacią tego chleba, że to już kapłan nie trzyma w ręku chleba przaśnego, ale trzyma Jezusa, tego samego, który narodził się z Maryi Dziewicy, który nauczał, który na górze Tabor się przemienił, który na wieczerzy odprawiał pierwszą mszę świętą, który umarł na krzyżu, który zmartwychwstał, ten sam. Gdy usłyszymy te słowa, kapłan wtedy unosi ku górze. Podnosi ku górze, czasem temu kapłanowi drżą ręce, unosi ku górze po to, by pokazać wszystkim zebranym, zda się wołać: patrzcie ludzie, to już jest Jezus. Po czym opuszcza, kładzie na tej patenie i przyklęka, czego przedtem nie robił do tej pory, bo przedtem był tylko chleb, a teraz już klęka, bo to już jest Jezus. Następnie
kapłan bierze, tak jak wtedy Pan Jezus na ostatniej wieczerzy, ten kielich z winem, pochyla się i znów słyszymy słowa te same, które mówił Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest krew moja. Ta sama, która będzie na krzyżu jutro wylana. Ja nie powtarzam tych słów konsekracji przez szacunek, ale jakby w formie opowieści rozszerzonej. I w tym momencie, gdy Pan Jezus przez kapłana mówi te słowa nad tym kielichem z sokiem z winowym, to wino przemienia się w krew Jezusa. Gdy na zewnątrz pozostaje smak, kolor, kształt, smak wina. I kapłan unosi znów ku górze, by pokazać wiernym i znów zda się wołać, ludzie, patrzcie, to jest krew Jezusa. Po czym opuszcza drżącymi rękami stawia na ołtarzu, przykrywa często palką i przyklęka. Bo przyklęka przed krwią Jezusa. I za chwilę powie, oto wielka tajemnica wiary. Bo kto z nas to pojmuje? Że w tym białym chlebie, w tych opłatkach, w tym winie, jest Jezus, ten sam. Dlatego przez to przyklęknięcie kapłan wyznaje swoją wiarę. Tak przebiega ten moment zwany przeistoczeniem. Jak się teraz powinien zachować wierny na Kościele? Powinien się zachować tak, jak mu jego wiara wskazuje. A więc pod światło nie będzie to. A może tak by Pan zrobił, jak ja tu jako wierny z tej strony. Więc jeżeli jestem na Kościele jako wierny i gdy usłyszę dzwonki na czas konsekracji, to klękam. Klękam, bo przed Bogiem należy padać. W naszej kulturze europejskiej na dwa kolana. I dopóki się kolana zginają, dopóki mogę, to klękam i na dwa kolana. Nie na jedno, nie ten taki styl, taki, bo cóż to jest za przejaw wiary? Czy wtedy tak klęczący, ja podkreślam, gdy może zgiąć to kolano, bo bywa, że nie może zgiąć, to oczywiście może tak klęczyć, ale wtedy by jakoś może inaczej. Natomiast taki przejaw wiary, cóż to jest za przejaw wiary, czy przed Bogiem, tak? Dzisiaj się szerzy już ten zwyczaj taki na tym jednym kolanie coraz bardziej, ale u niewiast już coraz więcej zauważamy w kościołach, że niewiasty, a dziewczynki naśladują, już nie klękają, tylko kucają. Już takie, tak się robią takie kucki. Czy to jest przejaw wiary? Ci, którzy już nie chcą klękać, to ewentualnie tam coś się jakby zginają, pochylają. Podkreślam, dopóki się zginają kolana, człowiek powinien przed swoim Bogiem padać na dwa kolana. A więc klęczę i teraz się wpatruję w ołtarz. Wpatruję się i słucham słów Jezusa, który w tej chwili przemienia chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. Wpatruję się, ręce mając jakoś ułożone
Tu można sobie ręce ułożyć tak, jak człowiekowi pasuje. Na pewno to nie będą ręce tak, ale w jaki sposób powinienem ręce w szlachetnym geście złożyć. I wpatruję się. Gdy kapłan podnosi hostię ku górze, szczególnie się wtedy wpatruję. Ale to moje wpatrywanie, bo podniesienie jest ukazaniem. Skoro człowiekowi pokazują, to człowiek powinien popatrzeć, skoro mu pokazują. Ale to spojrzenie powinno być nie bezmyślne, tylko pełne wiary. I wtedy, gdy ja podnoszę oczy i patrzę na hostię podnoszoną ku górze, wyrażam swoją wiarę i tutaj dobrze byłoby sobie ułożyć jakieś zdanie, króciutkie, bo to jest krótki moment. Panie Jezu, wierzę, że to jesteś Ty. Jezu, pomóż moją wiarę. Wiem, Jezu, że Ty jesteś w tej hostii. Albo to Tomaszowe, Pan mój i Bóg mój. Albo krótkie, Jezu, wierzę. Gdy kapłan położy na ołtarzu i przyklęka, ja wtedy mogę oddać też hołd, czyniąc skłon głowy. Ale znów podnoszę, bo jest konsekracja wina. Znów, gdy kapłan podnosi kielich z krwią Pana Jezusa, patrzę i znów sobie mówię, w jaki sposób swoje zdanie. Jezu, wierzę, że tam jest krew Twoja. Kapłan stawia, przyklęka, pochylam głowę, oddaję cześć. Tak powinien wierzący, świadomy katolik przeżywać moment przeistoczenia. Tymczasem znów wielu naszych wiernych niestety klęczy na tym jednym albo jak, chowa głowę tak, gdzieś tam, patrzy w tę posadzkę. Czy to byłaby fałszywa pokora, że nie jestem godzien patrzeć? Pokazują nam, więc po prostu patrzę. A nie fałszywie pokorny, tak jeszcze w dodatku walę się w klatkę piersiową, nie wiadomo dlaczego i po co. A bardzo naszych wiernych, gdy następuje potem dzwonek i należy powstać, wielu naszych wiernych jest powszechne niemal, żegna się wstając. Nie trzeba. To jest zupełnie nie wiadomo, skąd ten znak się wziął. To czynią wielcy i mali w naszych kościołach. Widzimy prezydenta też, który wstaje i wykonuje, żeby to jeszcze porządnie ten znak Krzyża Świętego. Ale coś w rodzaju karykatury. Tak nie można. Należy bardzo prawidłowo przeżyć ten moment przeistoczenia. Oh.